Witam z retropiwnicy. Dziś może inaczej, będę trochę nagrywał z ręki, zatem jeżeli się będzie trochę bardziej trzęsło, to nie zwracajcie może tak na to uwagi. Otóż chciałem powiedzieć, że zaczynam projekt Far Cry 2023, czyli taki mini projekt wymyślony przeze mnie, a chodzi w nim o to, żeby właśnie zagrać w tą oto grę, czyli pierwsza część Far Cry. No i żeby to zrobić, dodatkowo trzeba jeszcze skompletować, poskładać jakiś komputerek, który będzie mniej więcej komputerem z tej epoki, z epoki tej gry. Zatem pomyślałem, że warto coś zbudować na platformie Pentium 4, tylko na tej wcześniejszej, bo na socket 478, a nie żadne LGA 775. Zatem od razu tutaj właśnie padło na jakąś wczesną wersję Pentiuma 4. Zacząłem przeszukiwać, co mam tutaj u mnie w zasobach, w piwnicy, w pudełkach różnych. No i udało mi się najmocniejszy procesor, jaki tam jest w moim posiadaniu, to udało mi się znaleźć Pentiuma 4 2,8 GHz na szynie 533 MHz i z 1 MB pamięci podręcznej. Zatem postanowiłem, że oprę całą platformę właśnie na tym oto procesorze. Tutaj przed Wami leżą procesory również z rodziny Pentium 4. Tutaj ten pierwszy to jest akurat 2 GHz. Kolejne dwa procesory to Celeron D213 i jakiś inny Celeron 2,4 GHz. No i z tych procesorów chciałem zrezygnować właśnie na rzecz tamtego 2.8, który już siedzi na jednej z płyt, bo ogólnie też znalazłem dwie płyty główne, które nadałyby się do takiego sprzętu. Tutaj jeszcze dodam może o pamięciach. Tamte sprzęty właśnie pokroju Pentium 4 działały już na pamięciach typu, na kostkach typu DDR. Mam tych kości dosyć dużo. Niestety, tak jak tutaj przeglądałem, praktycznie wszystkie są o pojemności 256 MB, zatem może to stwarzać pewne ograniczenia, jeżeli chcemy mieć dużo pamięci RAM, a chcemy mieć dużo pamięci RAM właśnie ze względu na to, że będziemy odpalać grę. Jeżeli to byłoby tylko na potrzeby samego systemu, no to myślę, że tutaj nie grałoby to aż tak dużej roli. Zatem no tutaj pewne ograniczenie jednak może być, tak jak mówię, właśnie po stronie pamięci. A to dlatego, że obie płyty, jakie znalazłem, posiadają jedynie po dwa sloty DDR. Zatem jak łatwo obliczyć, możemy mieć maksymalnie 512 MB z tego, co tutaj mam. No i to będzie musiało wystarczyć i na obsługę systemu, i właśnie na grę Far Cry. Jeżeli chodzi o pamięć dyskową, no to postanowiłem, że nie będziemy w ogóle próbować jakikolwiek nowszych konstrukcji dysków, czyli dysków SATA, tylko oprzemy całość o zwykły dysk talerzowy, zwykły dysk ATA. I tu akurat mam takiego Samsunga 80 GB, 7200 RPM. No i 2 MB pamięci podręcznej. Myślę, że to będzie idealny dysk właśnie na potrzeby tego zestawu. Także tutaj sobie wgramy system, no i oczywiście grę. Także mam mniej więcej omówione, że to będzie dysk 80, że to będzie na pewno 512 MB pamięci, ponieważ aktualnie więcej nie jestem w stanie zgromadzić. A nie będę specjalnie chyba raczej RAMu zamawiał. Dobra, zatem przejdźmy do tych płyt, bo to jest dosyć istotne tutaj. Zatem już Wam tutaj je wykładam na stolik. I tak, pierwsza płyta jest już na stoliku. Jest to płyta, jest to taki pełen format ATX. Konstrukcja jak dla mnie dosyć zbliżona do takich, które mniej więcej odpowiadały Pentiumom 3. Bardzo, bardzo właśnie wizualnie przypomina mi tego typu płyty.
Oczywiście soket 478, tu akurat mamy zamontowanego Celerona 2,4 GHz. Płyta umożliwia zainstalowanie karty graficznej na szynę AGP. No i tak jak mówiłem, maksymalnie dwie kostki pamięci DDR. Tu już mam zamontowane dwa GUT RAMy po 256 MB. Płyta ma zintegrowaną kartę dźwiękową, ma dwa gniazda USB, zatem nawet coś tam z pendrive'a można by podłączać. Oczywiście dysk, można, mamy dwa kanały, można sobie wpiąć dysk twardy na jeden kanał, a na przykład napęd optyczny na drugi. No i standardowo także możemy wpiąć napęd dyskietek. Tak to mniej więcej się prezentuje. Oczywiście ten procesor, który ja wybrałem, czyli Pentium 428, próbowałem tutaj uruchomić. No i wielka klapa, płyta niestety nie obsługuje tego procesora. Problem jest tu prawdopodobnie szyna, ponieważ tak jak wspominałem, procesor jest na szynę 533 MHz. Natomiast ta płyta, ogólnie jest to jakiś dziwny model, rzadko spotykany. Jest to prawdopodobnie jakiś Chińczyk. Zgłasza się jako Clayton, jakoś tak. No i z tego, co tak zorientowałem się, to prawdopodobnie obsługuje tylko procesory na szynie 400 MHz. Zatem taki na przykład Celeron 2.4 bez problemu podszedł, czy chociażby taki Pentium 4 2 GHz też tutaj bez problemu startował na niej. Zatem tutaj już mamy duże ograniczenie, bo od razu nie mogę zamontować procesora, który chcę. Także plus jeszcze ta niezbyt znana marka, jakaś chińska. Także od razu podejrzewałem, że będą problemy ze znalezieniem jakichkolwiek sterowników, jeżeli będą potrzebne. Zatem, no, mimo że płyta mi się podoba wizualnie, bo tak jak wspominałem, przypomina mi tę konstrukcję z Pentium 3, czy nawet Pentium 2 troszeczkę, chociaż wiadomo, że to inny typ soketu wtedy jest. Tam był slot 1 podłużny, ale wizualnie fajnie się prezentuje. No niestety trzeba będzie ją odrzucić. Jeszcze do dnia dzisiejszego dokładnie nie byłem też pewny, czy jednak nie spróbuję dokupić do niej procesora, ale wszystko okazało się w momencie, gdy pojawiła się obudowa, że po prostu ten format płyty do obudowy nie wejdzie, ponieważ obudowa jest dedykowana do płyt formatu Micro ATX. Format ten z kolei zachowany jest w przypadku płyty numer 2, a to już jest prawdziwe combo, majstersztyk, jeżeli chodzi o płyty do procesorów Pentium 4. Tu właśnie już siedzi ten procesorek, który chcę zamontować, czyli Pentium 4, mam nadzieję, że to widać, 2,8 GHz. Jest to konstrukcja od ASRocka. Tak samo zamontowałem tutaj dwie kości GUT RAM po 256 MB. Płyta ma zintegrowany, tutaj nawet mamy opis, dźwięk 7.1. Także no tutaj jakość dźwięku powinna być chyba nawet przyzwoita. Ma cztery gniazda USB. No ale co najciekawsze, spójrzcie, no, mamy tutaj po pierwsze zintegrowana grafika Intela, co też już jest nowością na platformie Pentium 4. Po drugie mamy slot PCI Express, a jednocześnie obok slot AGP. Zatem mamy tutaj naprawdę duży wybór, jeżeli chodzi o montaż karty graficznej. Przypominam, z karty PCI Express to wciąż do dziś obowiązujący jakby standard, do którego wpinamy karty graficzne. Zatem no, tutaj udostępnia nam już chyba całe mnóstwo nowinek ta płyta, jakie wyszły w tamtych czasach. A dodatkowo całość jeszcze uzupełniają cztery sloty SATA.
Także mamy nawet możliwość zamontowania nowoczesnych dysków twardych, chociażby nawet dysków SSD. Jeden kanał ATE. Tamten dysk zatem udałoby się podłączyć. Mamy także wejście na napęd dyskietek. No i całość jest oczywiście, tak jak wspomniałem, formatu micro ATX. I to zadecydowało w sumie ostatecznie, że jednak zdecyduje się na tą płytę. Zamontuję ją w obudowie, wykorzystam ten procesor, który chciałem. No, jeżeli chodzi o kartę graficzną i o kartę dźwiękową, no to za moment sobie do tego przejdziemy. Ok, karty graficzne, przynajmniej część, już leżą na stoliku. Zacznijmy od tego, że planowałem na początek oczywiście kartę AGP. Pierwsze co skierowałem się ku kartą z rodziny GeForce FX. Tutaj mamy oto kartę FX 5200. Jednak po konsultacjach z Wami w komentarzach pod właśnie jednym z postów doszliśmy tam raczej do wniosku, że te karty no, nie sprawdzą się, jeżeli chodzi o grę Far Cry. I to zarówno taka wersja 5200 lub też chociażby wersja 5500, troszkę mocniejsza, to wciąż może być za mało na płynne działanie gry Far Cry. Tam takim założeniem było też, że chociażby płynna rozgrywka w rozdzielczości 800x600, także to chciałbym przynajmniej osiągnąć. Kolejny krok skierowałem w kierunku kart z rodziny Radeon i tutaj padło na Radeona 9600. Niestety ta wersja, którą ja mam, nie wydaje mi się zbyt wydajna. To jest też jakiś chiński wytwór. Nie wiem, Yuan czy marka. Także typowy jakiś Chińczyk. Prawdopodobnie pamięci są mocno okrojone, więc tutaj byłby pewnie też problem wydajnościowy ze względu na to, że mam po prostu słaby egzemplarz tej karty. Ale też te Radeony nie brylowały jakoś tam szczególnie wydajnością w Far Cry'u. Zatem pomyślałem, że skoro mógłbym ewentualnie wziąć tą płytę od Asroka, tam miałbym gniazdo PCI Express, no to mógłbym skusić się o jakąś kartę właśnie na PCI Express. Pierwsze co, to pomyślałem, że może coś takiego. Tutaj mamy akurat kartę GeForce 8500 GT, zdaje się. Karta pasywnie chłodzona. W dalszej kolejności, jeżeli to byłoby za mało, no to pomyślałem nawet nad czymś takim. Tutaj już fajny taki potworek nam się rysuje. Otóż mamy tutaj odpalita kartę Radeon HD wersja 3850. Karta już wymaga dodatkowego zasilania. Co ciekawe, karta ma już szynę pamięci 256 bit, zatem wydajnościowo tutaj by naprawdę było całkiem nieźle. Myślę, że spokojnie by to dało radę już nawet w wysokich rozdzielczościach w grze Far Cry. Ewentualnie jeszcze wchodziło w grę kolejna konstrukcja HD, czyli jest to wersja HD 6850, tam było 3850, tu z kolei od MSI mam 6850, tutaj też bardzo mocna karta jak na tamte czasy, no na pewno by sobie poradziła z grą Far Cry. Co ciekawostka, to nawet spróbowałem te płyty uruchomić na czymś takim. Akurat to chłodzenie pasywne, jakie tu jest zamontowane, to pochodzi od innej karty, a ta karta jest, uwaga, na PCI. Tak, mamy tutaj kartę na PCI, konstrukcje dosyć rzadko spotykane. Mógłbym to śmiało określać jako pewnie jedna z wydajniejszych ogólnie kart na świecie na szynę PCI,
no bo takich kart jednak mało wychodziło. A mamy tutaj do czynienia z kartą Radeon HD 5450, zdaje się. No i taka ciekawostka, właśnie mamy tutaj HDMI, VGA, DVI, zatem całkiem fajna konstrukcja, która do starszego sprzętu po prostu na, w formie karty PCI potrafiła dostarczyć na przykład właśnie gniazdo HDMI. Oczywiście płyta musiała wspierać to PCI w wersji 2.1, zdaje się. Także nawet coś takiego tutaj próbowałem i ta karta odpalała. Już ją tu odkładam na gromadkę, jest tu tego już trochę. Ale ostatecznie jednak też po konsultacjach tam z wami postanowiłem jednak wrócić do kart na AGP. Jako że nie miałem nic szybszego od tamtych, które wam pokazałem, no to postanowiłem jednak coś zamówić i ostatecznie znalazłem na jednym z portali aukcyjnych coś takiego. A mamy tutaj do czynienia z kartą GeForce 6600 od WinFasta i jest to karta wyposażona w 128 MB pamięci. No i też wymaga tutaj wpięcia Molexa, czyli mamy konieczność zastosowania dodatkowego zasilania, co może świadczyć, że wydajnościowo powinna być całkiem niezła. Zatem właśnie ta karta WinFast GeForce 6600 znajdzie się ostatecznie w komputerku, który będzie musiał poradzić sobie z tamtą grą. Dobra, ja tu zaraz uprzątnę te karty i jeszcze omówimy sobie sprawę audio. Dobra, pozbyłem się tych niepotrzebnych kart. Natomiast jeżeli chodzi o audio, no to zawsze te komputery kojarzyły mi się z jakąś typowo taką zieloną kartą na PCI. Przeważnie w tych komputerach można było znaleźć właśnie jakieś karty Creative, czyli jakieś tam wczesne wersje też Soundblasterów. Niestety jakościowo one prawdopodobnie nie byłyby jakieś znacząco może lepsze od tych kart zintegrowanych, jakie stosowano już wtedy na płytach. Przynajmniej ta Integra, jaka znajduje się właśnie na tym ASRocku, może sugerować, że jednak nic z tych zielonych kart nie zdołałoby jakościowo jednak poprawić sytuacji. Dlatego jednak postanowiłem zamontować troszkę lepszą kartę i ostatecznie padło na kartę także Sound Blaster, tyle że Audi G2 ZS. Karta również na szynę PCI, jednak jest to model znacząco lepszy od tej zieleniny, jaką mam tutaj na stoliku. Jeżeli chodzi o gniazda, no to praktycznie chyba tylko GamePort, który już by tutaj się na tym śledziu nie zmieścił, nie został zamontowany, a tak to praktycznie wszystko, co potrzeba, znajdziemy, wszystko tu jest obsługiwane. Karta, myślę, że wręcz idealnie nadaje się właśnie do systemów z rodziny, chociażby Windows właśnie już XP. Śmiało można ją było instalować także już na Windowsie 98, są sterowniki, zatem karta podobno nawet da się odpalić pod DOS-em, ale jakby co, to nie wiecie tego ode mnie. Miałem nawet plany spróbować tą kartę właśnie pod DOS-em odpalić. Być może jeszcze coś z tego będzie, najwyżej jeżeli to będzie w późniejszym terminie, to spróbuję ją wypożyczyć z tej konfiguracji z Pentiumem 4. Także ostatecznie postawiłem właśnie na Audi G2 ZS z tymi złotymi gniazdami. Także myślę, że to będzie już jakieś tam podniesienie jakości dźwięku. Myślę, że na pewno nie będzie gorsza jakość niż z tej Integry, która znajduje się na płycie głównej. Zatem no, komputerek wydaje mi się, że
całkiem sprawnie powinien działać i pod względem jakości grafiki, i pod względem płynności grafiki, no i również umilać nam będą dźwięki właśnie wydobywające się z tej oto karty Audi G2 ZS. I tak to mniej więcej bym przewidywał na tą jednostkę, którą będę składał. Obudowa, jeżeli ktoś jeszcze jej nie widział na tej zakładce społecznościowej w jednym z postów, no to przypominam, że będzie to obudowa w kolorze białym, obudowa obsługująca właśnie płyty formatu Micro ATX. Zatem no tam kart wejdzie niedużo, kart rozszerzeń, zresztą było to widać po płycie, tam praktycznie chyba tylko 4 dało się maksymalnie obsłużyć karty. Zatem nie jest to jakaś duża obudowa. Wszystkie te komputery z tamtej epoki wyposażane były oczywiście w napędy optyczne, zatem i tutaj zamontuję jakiś napęd, czy to CD, czy DVD. Zobaczę jeszcze, jaki uda mi się tam skompletować. No i na pewno też będzie napęd dyskietek. Także myślę, że to będzie już taki kompletny, pełnowartościowy komputer, który umożliwi nam uruchamianie nie tylko Far Cry'a, ale także w późniejszym czasie wykorzystam go do ogrywania innych tytułów. Mam tam parę tych gier oryginalnych na płytach, także myślę, że co jakiś czas spróbujemy coś nowego odpalić. Przy okazji sobie przetestujemy, jak ta platforma będzie sobie radzić. Jeżeli w którymś momencie wyjdzie, że procesor już nie daje rady, no to mając tą płytę ASRock, myślę, że będzie można zaryzykować na przykład i podmienić ten procesor na coś ponad 3 GHz i oczywiście z technologią wielowątkową, zatem troszeczkę wydajności wtedy by dodatkowej wpadło. A myślę, że ta karta graficzna już tutaj jednak zostanie, bo to jest jednak całkiem wydajna konstrukcja i tutaj chyba nie powinno być problemów. Myślę, że Pentium 4 nie potrzebuje mocniejszej karty niż ta. Dobra, tak bym to widział. Jeżeli macie jakieś uwagi, oczywiście sekcja komentarzy pod filmem jest wasza, śmiało piszcie, śmiało krytykujcie moje wybory. Także tu chętnie sobie poczytam, ewentualnie z czymś tam podyskutuję. Zatem przewiduję jeszcze dwa odcinki. Ten pierwszy właśnie to było przedstawienie sprzętu, jaki wybrałem. W drugim poskładamy sobie to wszystko, zamontujemy do obudowy i wgramy system. System stawiam na Windowsa 2000. No a odcinek trzeci, no to już będzie odpalenie gry. Oczywiście najpierw ją trzeba zainstalować. Także liczę, że nie będzie żadnych większych problemów po drodze. No i na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!